Dziś przed Sejmem protest przeciwko zaostrzeniu przepisów o aborcji. Manifestację organizuje inicjatywa Ratujmy Kobiety. Demonstracja, która rozpocznie się o godzinie 13, odbędzie się w ramach protestu wobec odrzucenia głosami posłów PiS, Kukiz15 i PSL obywatelskiego projektu w pierwszym czytaniu. Zezwalał on m.in. na przerwanie ciąży do 12 tygodnia bez dodatkowych warunków. Tymczasem do dalszych prac skierowano projekt Komitetu Stop Aborcji, przewidujący bezwzględny zakaz przerwania ciąży. Mniej biurokracji na uczelniach i więcej środków na stypendia. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać zmiana przepisów o szkolnictwie wyższym. Studenci będą mieli łatwiejszy dostęp na drugi kierunek studiów i do kredytów studenckich. Zmiany czekają także naukowców. Będzie mniej sprawozdań, zmienią się krajowe ramy kwalifikacji, a Polska Komisja Akredytacyjna będzie pełniła funkcję mentorską. Ustawa deregulacyjna obowiązuje od dziś, ale przepisy dotyczące finansowania wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Zmierzający w stronę Jamajki huragan Matthew zyskuje na sile. Żywioł ma tam dotrzeć za 2 dni. Matthew to najpotężniejszy huragan od 2007 roku. Osiągnął już 5. kategorię, najwyższą w skali Saffira-Simpsona. Jego centrum znajduje się obecnie 700 km na południowy wschód od stolicy Jamajki. Huraganowi towarzyszą ulewne deszcze. Żywioł może także zagrozić Kubie i Haiti. Co najmniej 5 meksykańskich żołnierzy zginęło, a kolejnych 10 zostało rannych. To wynik ataku członków kartelu narkotykowego na konwój wojskowy w Meksyku. Do zdarzenia doszło w stanie Sinaloa na zachodzie kraju. Żołnierze eskortowali ambulans, którym do szpitala przewożono rannego podczas zatrzymania mężczyznę. Kolumna wpadła w zasadzkę przygotowaną przez kartel narkotykowy Sinaloa. Napastnikom uzbrojonym w ciężką broń automatyczną i granaty udało się odbić mężczyznę i zbiec.